Stephen King napisał: słodko jest słuchać diabelskiego głosu. Mam nadzieję, że mojego również, szczególnie kiedy opowiadam o książkach. Okoń w sieci zawsze dobrą książkę ci poleci. Dzisiaj będę wam opowiadał o egzorcyzmach, ale w wydaniu bardziej humorystycznym, czyli o książce Diablero. Jej premiera miała miejsce jakiś czas temu, ale na Netflixie pojawił się serial całkiem niedawno, bo chyba 21 grudnia, dlatego mówię wam o tym teraz. Trochę ku przestrodze, a trochę może i nie. I co ciekawe, Diablero to książka, której nie mogę porównać do żadnej innej książki. I to chyba dobrze, to znaczy, że nikt do tej pory nie wykorzystał danego schematu, który stworzył autor. I chyba najbardziej mam tutaj na myśli pomieszanie gatunków, bo jest to książka, która z jednej strony jest horrorem, za chwilę staje się sensacją, a to wszystko jest okraszone jakimś takim specyficznym czarnym humorem. Diablero to, można powiedzieć, taka specjalna jednostka zajmująca się polowaniem na demony, bo jesteśmy oto w czasach współczesnych, ale w czasach, w których demony, anioły, upadłe anioły, czyli demony, są pośród nas, są gdzieś między nami, przybierają postacie czasem ludzkie, czasem nie. Te demony mają swoją jakby jaskinię, swoje wrota czeluści gdzieś w Afganistanie. I tam ekipa wojskowa Diablero, żołnierzy Diablero, zajmuje się właśnie, no niby zabijaniem talibów i Afgańczyków, ale tak naprawdę to chyba jednak walczą z szatanem. I mimo że pełno tutaj humoru, to można to odebrać metaforycznie, że Amerykanie nie walczyli z Bin Ladenem, a z samym szatanem, że był on uosobieniem zła, ale może ja tylko doprawiam do tego jakąś filozofię. I w przeciwieństwie do serialu, w którym akcja toczy się już tutaj i teraz, to książka wypełniona jest retrospekcjami, a w zasadzie jej połowa jest retrospekcją tego, jak to się wszystko zaczęło, z naszym głównym bohaterem, który na imię ma Elvis. No i żeby wszystko było jeszcze takie bardziej współczesne, to nasz Diablero już wtedy polował na te demony nie z czystego rozprawiania się ze złem, bo tutaj nie tylko chodzi o walkę dobra ze złem. Diablero polują na te demony po to, żeby wystawiać je później do walk na arenach. No bo uważają, że żyjemy już w tak popsutych czasach, że nie ma o co walczyć, nie ma sensu walczyć o żadne dobro. Bóg tak na dobrą sprawę nie istnieje, dlatego czemu by nie wykorzystać złych demonów, upadłych aniołów do tego, żeby mieć troszeczkę rozrywki. A todos nos va a cargar muerto. Ale czym byłyby egzorcyzmy bez postaci księdza? Jest tutaj ksiądz, ksiądz trochę przyszywany egzorcysta, bo bardziej się boi tych demonów i bardziej operuje oszustwem, aniżeli faktycznie umiejętnościami egzorcystycznymi. Jak to przystało na księdza ze stolicy Hollywood, bo akcja dzieje się tutaj w Los Angeles, no ma słabość do kobiet. Taką bym powiedział dość sporą. Tak więc druga część tej opowieści dotyczy właśnie tego księdza i jego los przez te jego oszustwa splata się właśnie z losem naszego Diablero. Okazuje się, że jeden drugiemu będzie w stanie pomóc. Co ciekawe, a może co nieciekawe, w serialu rozwiązano to troszeczkę inaczej i już od pierwszego odcinka wiemy, że Diablero i księdza połączy trochę inna historia. No i statystycznie książki są lepsze niż ekranizacje, no i niestety tak jest też w tym przypadku. Diablero to książka, którą przeczytać powinniście głównie dla przyjemności. Temu właśnie ma służyć. To rozrywka na zaledwie jeden wieczór, liczy sobie 200 stron i ona trochę straszy, trochę śmieszy, trochę ciekawej akcji i coś, co warto byłoby rozwinąć na większej ilości stron, ale może dlatego powstał serial. Ja was kłamał nie będę, mnie serial po pierwszym odcinku no nie za bardzo przekonał. Nie tylko chodzi tutaj o grę aktorską, ale o same efekty. Myślałem, że troszeczkę lepiej będą pokazane te demony, że ta historia będzie jednak bardziej zbliżona do tej, którą tutaj znaleźliśmy, albo będzie takim lepszym, ciekawszym uzupełnieniem. Książka jak najbardziej na wieczorek, nawet w Sylwestra, zdecydowanie polecam. Można się pośmiać. Wyhaczyłem nawet kilka ciekawych fragmentów, które są całkiem trafne. No jak chcecie się doszukać większego znaczenia, a nie czytać tego tylko dla rozrywki, no to faktycznie nasz świat dzisiaj jest tak zły, że można go przyrównać do tych demonów, do tych szatanów, do tych upadłych aniołów.
kościołów i że my, ludzie, robimy tak na dobrą sprawę już w tym momencie, co tylko chcemy dla rozrywki, a Bóg jest sprawą drugorzędną. Tak, i nawet jeżeli miałbym określić tę książkę, powiedziałbym, że to jest taki trochę prequel do serialu, bo to jest naprawdę coś krótkiego. Dałbym 6 na 10. Więcej dać niestety nie mogę, bo jeszcze troszeczkę mierził mnie ten momentami toporny styl autora i trochę nadmiar tych wstawek w języku angielskim. Nie każdemu może się to spodobać, ale rozrywka jak najbardziej udana. Ode mnie to chyba by było na tyle. Dajcie znać, jaką książkę podobną do Diablero czytaliście. Takie egzorcyzmy w humorystycznym wydaniu. Jestem ciekaw i też nie jestem w stanie wam podać książek podobnych, jak to miałem w zwyczaju ostatnio robić w swoich recenzjach. Tymczasem trzymajcie się, cześć. Widzimy się niedługo. Przed nowym rokiem pewnie będzie jeszcze jakiś film. Także z książkowym pozdrowieniem.